Żaden urzędnik, żaden pracownik banku, a tym bardziej funkcjonariusz policji nigdy nie prosi przez telefon, przez rozmowę telefoniczną albo przez komunikator o podanie takich danych wrażliwych. Już wtedy powinna zapalić nam się lampka, że coś jest nie tak. Codziennie na odprawach policjanci słyszą o zgłoszeniach dotyczących oszustw w internecie. Cyberprzestępczość to aspekt, który dotyczy nas wszystkich, licząc od e-maili nastawionych na zastraszenie i proste oszustwa, do faktycznych kontaktów z potencjalnym sprawcą podszywającym się za kogoś. Wśród tych drugich szczególnie królują w naszej wyobraźni oszustwa na żołnierza, na policjanta i tym podobne. Nie trudno się domyślić, że tego typu działania są ukierunkowane na pozbawienie ofiary środków pieniężnych w ogromnych ilościach. Niestety ten internet to jest nasze dobrodziejstwo i jak najbardziej możemy z niego korzystać, natomiast trzeba pamiętać o tym, że niesie on również wiele zagrożeń. I niestety na co dzień w ferworze obowiązków zapominamy o tym, przechodzimy do takiej rutyny i tracimy czujność. Przede wszystkim my zauważyliśmy najwięcej, odnotowaliśmy oszustw polegających na tym, że osoby pokrzywdzone podają przez komunikatory, przez telefon komórkowy czy na portalach społecznościowych swoje dane wrażliwe. Przede wszystkim też trzeba pamiętać o tym, żeby nie klikać w jakieś fałszywe, niewiadomego pochodzenia linki, które często właśnie dostajemy czy poprzez SMS-a, czy poprzez komunikator, czy w formie mailowej. Jeżeli nie mamy pewności, z jakiego to jest źródła, albo nie oczekujemy jakiejś wiadomości, no to upewnijmy się, co to jest za strona internetowa, sprawdźmy jej pochodzenie, zwróćmy uwagę na to, czy ta strona internetowa jest bezpieczna, czy posiada właśnie tą kudeczkę tak zwaną. Kolejna sprawa jest taka, że musimy zwrócić na pewno uwagę na to, jeżeli rozmawiamy z osobami obcymi, czy to właśnie poprzez rozmowy telefoniczne, czy przez komunikatory. Po prostu nie ufajmy osobom obcym i nie podawajmy im danych wrażliwych, bo trzeba pamiętać o tym, że te osoby, które, czy jacyś fałszywi konsultanci, czy osoby obce, bardzo często mogą podszyć się, tak, pod jakąś osobę, która chce wyłudzić właśnie od nas dane osobowe, dane do bankowości elektronicznej albo dane do naszej karty. No i wtedy właśnie musimy być czujni i nie możemy ufać tej obcej osobie. Niestety mieszkańcy Jaworzna też nie są na to uodpornieni. Jakimi metodami jesteśmy oszukiwani? Jak często pojawiają się zgłoszenia? Czy da się odzyskać utracone pieniądze? Na te i inne pytania postarała się nam odpowiedzieć oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie, młodszy aspirant Justyna Wiszowaty. Takie główne metody działania sprawców, które my odnotowujemy w naszej jednostce, no to właśnie są te metody na tak zwanego blika, czyli osoby, które dokonują jakichś zakupów na tych portalach sprzedażowych, otrzymują na przykład jakąś wiadomość przez komunikator, po czym otrzymują właśnie link, w który klikają i jest to już przekierowanie do jakiejś fałszywej strony internetowej, która wymusza na nas podanie hasła albo numeru karty, albo jakichś innych danych wrażliwych. Na pewno taką znaną metodą jest również to, że osoby zawierają kontakt, nie mówię głównie panie, ale częściej zdarzają się, że panie zawierają znajomości z mężczyznami, których poznają w internecie, które i te znajomości polegają tylko na kontakcie takim internetowym. Ta znajomość trwa przez jakiś dłuższy czas, gdzieś tam rozwija się jakieś powiedzmy uczucie właśnie poprzez ten kontakt taki bardzo bliski internetowy i komunikację i wtedy ta osoba, zazwyczaj jest to jakiś, nie wiem, albo lekarz, albo żołnierz, który gdzieś tam no, pracuje za granicą i właśnie zwraca się po jakimś czasie do tej pani z prośbą o jakąś pomoc finansową. I wtedy również są wykonywane przelewy. Mieliśmy wczoraj zawiadomienie o kolejnej metodzie, o której trzeba wspomnieć, czyli inwestycje. Pani
mieszkanka naszego miasta, starsza osoba, zauważyła na stronie internetowej ofertę inwestycji, po czym wypełniła formularz, podała swoje imię, nazwisko i numer telefonu, skontaktował się z nią konsultant. Po rozmowie z tym konsultantem skontaktował się kolejny konsultant, który poprosił panią, oczywiście wypytał ją wcześniej, czy posiada bankowość elektroniczną, czy posiada aplikację mobilną do bankowości elektronicznej. Pani poinformowała, że tak. Poprosił ją o przelew w wysokości około 500 zł. Pani ten przelew zrealizowała. Nie wiedziała, na jakie konto, ponieważ pani udostępnił sześciocyfrowy kod, po czym zadzwonił kolejny konsultant, który powiadomił panią, żeby ta inwestycja się rozwijała, żeby zainstalowała na swoim telefonie czy też komputerze dwie aplikacje. Pani najpierw zainstalowała oprogramowanie na komputerze, po czym ściągnęła jeszcze dwie aplikacje na smartfona. No i utraciła łącznie 22 tysiące złotych, które oszuści przelali sobie z jej konta oszczędnościowego na konto główne i nastąpił przelew na jakieś inne konto. Pamiętajmy, że na takim procederze, czy też jeżeli jesteśmy pokrzywdzonymi w tego typu oszustwach, możemy stracić od kilkuset do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Jednak jak zauważyła nasza rozmówczyni, metody oszustw się rozwijają, przestępcy są coraz bardziej kreatywni i są w stanie nawet udawać naszych znajomych, pisząc z ich kont. Z tego też powodu policja apeluje o szczególną uwagę. Policja apeluje o to, aby przede wszystkim być czujnym i w kontaktach z osobami nieznanymi, które próbują od nas wyłudzić dane osobowe albo właśnie czy kody BLIK, czy jakiekolwiek dane wrażliwe. Na pewno apelujemy też o to, żeby nie klikać w jakieś linki niewiadomego pochodzenia, bo one często właśnie przekierowują do jakiejś strony, która albo powoduje instalację jakiegoś złośliwego oprogramowania, albo my sami podajemy tam dane do logowania, albo udostępniamy kod BLIK i wtedy już ten oszust ma dane do naszego, na przykład do naszej bankowości elektronicznej, albo do naszego oprogramowania, czy zdalnego pulpitu, czy też na przykład na smartfonie. Nawet jeśli znajomy nas prosi o pomoc finansową BLIK-iem, sprawdzajmy, czy to na pewno jest nasz znajomy, choćby dzwoniąc do niego.